Cześć, z tej strony Paweł Wszołek. Przed nami quiz Legioniści z plusem. Zapraszam. Ze mną są Marcel i Adrian. Będziemy się dobrze bawić. Dobra, jedziemy. Pierwsze pytanie. W którym roku Legia osiągnęła swój największy sukces w europejskich pucharach? Półfinał Pucharu Europy. A. 1955. B. 1969. C. 1970. D. 1995. Odpowiedź C. 1970. Brawo! Dobrze, mamy 1-0, tak? Pierwsza minuta, szybko strzelasz. Który zawodnik rozegrał najwięcej meczów w barwach Legii w europejskich pucharach? A. Artur Jędrzejczyk. B. Leszek Pisz. C. Michał Kucharczyk. D. Mirosław Radowicz. Radowicz. Brawo. Trzecie pytanie. W którym roku został oddany do użytku nowy stadion Legii Warszawa? A. 2010. B. 2011. C. 2012. D. 2024. 2010. Brawo. Czwarte pytanie. Musimy spojrzeć na ekran, panowie. Na ten będzie lepiej. A nie, ten, przepraszam. Którego piłkarza brakuje na zdjęciu drużynowym Legia Ladies przed meczem ze Stalą Mielec? A. Rafała Augustyniaka. B. Patryka Sokolskiego. C. Lindzeja Rozę. D. Bartosza Kapusty. Macie 5 sekund, powtarzam. 4. Brakuje Bartosza Kapusty. Tak jest. Masz dobrą odpowiedź. Idziemy dalej. Piąte pytanie. Jakim wynikiem zakończył się pełen dramaturgii rewanżowy mecz z Panathinaikosem Ateny w pierwszej rundzie Pucharu UEFA w 1996 roku? A. 1-0. B. 2-0. C. 3-2. D. 2-1. 1-0. Błąd. 3-2. Adrian, błąd. Było to 2-0. Jedziemy dalej. Szóste pytanie. Ile postaci w historii klubu zdobyło tytuł mistrza Polski w roli piłkarza i trenera? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Dwóch. Błąd. Trzech. Tak, brawo. A kto to był, wiesz? Nie. To nie ma punktu, tak? A, jaka szkoda. Nie, jest, jest. Dobrze trafiłeś, dobre pytanie, ale to był Edmund Jentara, Jacek Magiera, Aleksander Bukowicz. Siódme pytanie, zapraszamy do ekranu. Który zawodnik z obecnej kadry Legii występował w tych klubach? A. Patryk Sokołowski. B. Bartosz Ślisz. C. Maciej Rosołek. D. Rafał Augustynia. Patryk Sokołowski. Brawo. Ósme pytanie. Który zespół był pierwszy historycznym rywalem Legii w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA? A. IFK Gothenburg. B. Blackburn Rovers. C. Rosenborg Trondheim. D. Hajduk Split. Odpowiedź C. Tak, brawo. Pytanie dodatkowe od prowadzącego. Jak nazywa się samochód, którym podróżują cztery dziki? Fordzik. Brawo, dodatkowy punkt. Ładnie. Pytanie dziewiąte. Z jakim numerem w Legii występował Leszek Pisz? Z numerem 5, B z numerem 7, C z numerem 8, D z numerem 11. Czy była to ósemka? 11. Jakbyś się odjął 4, to byś trafił. Siódemeczka, nikt nie trafił. Oczywiście ekranik teraz. Który piłkarz znajduje się na zdjęciu? A. Bartosz Kapustka. B. Rafał Augustyniak. C. Artur Jędrzejczyk. D. Mike Nawrocki. Kapustka? Sałata może. O, nie trafiono. Czy jest to Mike Nawrocki? Tak jest, trafiono. Dobra, idziemy dalej. Który z zagranicznych piłkarzy był pierwszym, którym szedł w barwach Legii? A. Stanko Switlica. B. Tekasu Chinyama. C. Nemanja Nikolic. D. Kenneth Zegbo. Chinyama? Nie. Powiedz A. Brawo. Pytanie numer 12. W którym roku oddano do użytku Legia Training Center?
A 2018, B 2019, C 2020, D 2025. 2018? Nie. 2019? Nie. 2020. 13 pytanie, będzie szczęśliwe. Który zawodnik odszedł z Legii do Celticu FC? A. Domagoj Antolić, B. Josip Juranowicz, C. Iwica Wdorliak, D. Sandro Kulenowicz. Josip Juranowicz. Brawo, B. 14 pytanie. Brat którego zawodnika Legii grał w reprezentacji Niemiec? A. Bernarda Blauta, B. Majka Nawrockiego, C. Luisa Roszy, D. Makany Baku. Makany Baku. Brawo. 15 pytanie. Legendarny bramkarz, który trzech bramki wojskowych w latach 1964-1971 to A. Edward Szymkowiak, B. Piotr Mowlik, C. Władysław Grotyński, D. Jacek Kaźmierski. Odpowiedź C. Tak, brawo. Nie zlukałeś jakoś. Nie. Czy jak miał na imię? Nie pamiętam. Ale co jest dobrze. Ale C, wszystkie są chyba zawsze na C, jak nie wiesz, nie? Numer 16 pytanie. Ilu zawodników Legii było powołanych na ostatnim mistrzostwie świata FIFA w Katarze? A1, B2, C3, D4. Jeden. Nie masz telewizora? Nie mam. Paweł, jak policzyłeś? Dwa. Tak, brawo. Był to kto? Mladenowicz i Janzo. Dobra, jedziemy dalej. 17 pytanie. Od którego roku Sen o Warszawie jest śpiewany przez kibiców tuż przed rozpoczęciem spotkania? A. 2002, B. 2004, C. 2006, D. 2100. 2004? Tak, brawo. 18 pytanie. Który z tych zawodników ma najwięcej występów w swojej reprezentacji? A. Josue, B. Ernest Mucci, C. Paweł Wszołek, D. Lindsay Rose. Brawo, który gra La Mauritius. Paweł Wszołek. Brawo, byś trafił inaczej. To była 10. poprawna odpowiedź. Gratulujemy zwycięzcy. Dziękuję bardzo. Ale też przegranym. Dzięki. Dzięki, że oglądaliście quiz Legioniści z Plusem. Do zobaczenia na stadionie. Pozdrawiamy.